Kocha. Audycja popularno-naukowa. Kara krzyża stosowana była przez prawie 1000 lat. Podobno pierwsi krzyżowali skazańców Persowie. Potem tę karę przejęli Fenicjanie, Kartagińczycy i wreszcie Rzymianie. No i właśnie o tej karze w Imperium Romanum będę rozmawiała z panem profesorem Piotrem Dyczkiem z Ośrodka Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu. W Rzymie to była śmierć hańbiąca, na którą mogły być skazane tylko określone grupy winowajców. Tak, dlatego że to była kara, która obejmowała najcięższe przewinienia. No przede wszystkim była to kara obrazy majestatu cesarskiego, tak więc rodzaj zdrady stanu. Obywatel rzymski nie mógł być ukrzyżowany. Obywatel nie, ale to się wiąże z typami procesów w Rzymie. W Rzymie tych systemów było więcej. One były uzależnione zarówno od tego, jaki był status człowieka sądzonego, jak również to, jakiego przestępstwa dokonał. W przypadku Chrystusa rzeczywiście zastosowano rodzaj, który my nazywamy ex ordines, czyli taki rodzaj nienadzwyczajny, ale stosowany wobec ludzi, kiedy przyjeżdżał namiestnik cesarski, w tym wypadku w randze prefekta, czyli Poncjusz Piłat, i który w określone dni sądził wszystkie osoby skazane. Ten proces polegał po prostu na tym, tak jak to przedstawiała Ewangelię, że on wypytuje podsądnego swoje przewinienia i później podejmuje decyzję sam co do rodzaju śmierci lub kary, jak ona została temu człowiekowi przyznana, z tym, że to był proces, który miał także odwołania, czyli teoretycznie rzecz biorąc można się było od tego procesu odwołać, czyli do drugiej instancji. I on był protokołowany oczywiście. Zresztą to jest interesujące, dlatego że pytanie, skąd ewangeliści wiedzieli, jaki był przebieg. To jest jedyny chyba fragment Ewangelii, gdzie jest wyraźne sprawozdanie. Ponieważ ten proces nie odbywał się tylko w cztery oczy, to nie było tak, że był tylko Piłat i Chrystus, no musiał być protokołowany ze względu na teoretyczny proces odwoławczy. Dodatkowo nie mamy żadnych powodów, aby sądzić, żeby Chrystus mówił po łacinie, on mówił po aramejsku. Z kolei Poncjusz nie mówił po aramejsku, mówił po łacinie, za to musiał być tłumacz. I wydaje się, że to właśnie ten tłumacz był źródłem informacji, bo to nie tylko w Ewangeliach synoptycznych, ale także u świętego Jana, czyli czwartej Ewangelii, w zasadzie przebieg tego procesu jest zgodny z procedurą rzymską i mniej więcej jest oddany sens. Tam słowa się zmieniają, ale sens jest oddany. I wahania samego Piłata co do kary. Zanim Chrystusa ukrzyżowano, przeszedł proces biczowania. Czy tak. To był element tej kary? Nie. Znaczy, w Rzymie nie stosowano podwójnej kary za jedno przestępstwo. Biczowanie było karą samą w sobie. I to jest jeden z tych elementów, gdzie podejrzewamy, zresztą w połączeniu z innymi fragmentami Ewangelii, że Piłat chciał na tym zakończyć. Pokazał go tłumowi, no widok nie był na pewno, no był przerażający najpewniej i on sądził, że na tym się sprawa skończy. Niestety się nie skończyła, dlatego że wtedy właśnie Piłatowi zarzucano, że on tutaj nie chce uznać sytuacji, w której Chrystus podaje się za króla, czyli że on dokonał cięższego przewinienia niż tylko to, że jest człowiekiem, który jest prorokiem, no i opowiada różne rzeczy, nie należy go traktować poważnie. Piłat go potraktował poważnie, ale zorientował się, że tu jest sprawa religijna, on się do religijnych spraw Żydów nie chciał wtrącać. No później niestety musiał, no, żeby ratować swoje stanowisko. No w każdym razie, no, on był urzędnikiem państwowym, urzędnikiem cesarskim i musiał na to zareagować. Mm-hmm. No a potem kondukt złożony z tego skazańca i z eskorty żołnierzy szedł na miejsce kaźni. Na miejsce kaźni, które zawsze było wyznaczone poza murami miejskimi, stąd problem z lokalizacją Golgoty, dlatego że ona teoretycznie była włączona w mury Jerozolimy, tam jest cała dyskusja naukowa na ten temat, ale tak czy siak jest to miejsce kaźni położone poza miastem, poza bramami miejskimi. Ale tak, panie musiało profesorze, tak żeby było przy jednak jakiejś drodze, zawsze by było przy drodze. Ostrzeżeniem. Tak, one zawsze były przy drodze, no bo to właśnie na tym polegał całe oddziaływanie psychologiczne na potencjalnych przestępców z punktu widzenia prawa rzymskiego. Przy czym kondukt, to nie pani mówi, czy ten upiorny pochód, on składał się nie tylko z Chrystusa i wojska. Proszę nie zapominać, że tam byli ukrzyżowani jeszcze dwaj tak zwani łotrzy, dobry i zły. Czyli ten kondukt składał się z Chrystusa, tych dwóch panów i najwyraźniej, ale to możemy sądzić tylko pośrednio na podstawie jednego fragmentu Ewangelii, że temu towarzyszyła centuria, czyli oddział wojskowy składający się z 80 żołnierzy, dlatego że w pewnym momencie jest tam wspomniany, zresztą ten centurion, który się nawrócił, on tam jest używany, jest do określenia jego funkcji jeszcze taki staropolski wyraz setnik.
No bo centurion rzeczywiście przetłumaczy na język polski oznacza człowieka dowodzącego oddziałem składającym się ze 100 żołnierzy, acz w praktyce on w Rzymie składał się z 80 żołnierzy, ale stara nazwa pozostała. Także to rzeczywiście wtedy miało sens, że oni wysłali centurię, ponieważ gdyby to było tylko ukrzyżowanie Chrystusa, najpewniej by wydzielono mniejszy oddział, dlatego że nie trzeba było do tego aż tak dużej liczby osób, żeby chronić. Proszę pamiętać, że ten pochód się ciągnął dość długo, no i ludzie oczywiście nie wiedzieli wtedy, że przynajmniej Chrystus jest niewinny i wielu, zresztą zapalonych, wierzących Żydów, no było święcie przekonanych, że dokonano świętokradztwa, zatem on nie mógł liczyć specjalnie na łagodne traktowanie przez zebrany tłum, a ponieważ nie zależało Rzymianom na dodatkowych zamieszkach i na zabiciu tych skazanych, jeszcze nim oni dojdą na miejsce kaźni, więc musiała być ochrona żołnierzy. Tym bardziej, że proszę pamiętać, że to się dzieje między Paschą a Szabatem, czyli to jest taki bardzo newralgiczny moment i zresztą Piłat przyjechał wtedy do Jerozolimy. To tutaj nawias zróbmy, święto Paschy, jedno z najważniejszych świąt żydowskich, które upamiętniało wyjście z Egiptu, prawda? Bo jest tam oczywiście problem dotyczący ostatniej wieczerzy, bo to do tego nawiązuje, ale większość badaczy uważa, że to była właśnie wieczerza paschalna. I wtedy, panie profesorze, pielgrzymi z całej Judei zjeżdżali do Jerozolimy? Dlatego, że musieli składać święto wielkie i składali przede wszystkim ofiary w świątyni jerozolimskiej. I oczywiście proszę pamiętać, że tych ludzi było pełno. Oczywiście były antyczne hotele, ale wielu na to nie było stać, tak więc to był tłum zalegający ulicę, dlatego że oni musieli się znaleźć praktycznie wewnątrz murów miejskich, ale część pewnie była także i na Górze Oliwnej, no zresztą sam Chrystus tam przebywał, czyli nie przebywał w samej Jerozolimie, także tam było bardzo dużo ludzi. Przeważnie było tak, że przed świętem Paschy dochodziło do rozruchów, dlatego że oczywiście Żydzi buntowali się przeciwko dominacji rzymskiej i temu, że oni, szczególnie Piłat, dość ingerowali w to życie. Piłat jest znany z opisu Flawiusza, że był raczej człowiekiem surowym. To znaczy był to typowy Rzymianin, który nie za bardzo rozumiał kultury, gdzie się znalazł. No dostał mianowanie na 10 lat, jak się później okazało, no i usiłował zaprowadzić tam rzymski bezwzględny porządek. Mhm. Ikonografia, panie profesorze, przedstawia nam zwykle Chrystusa niosącego krzyż na Golgotę, ale my wiemy, że on niósł tylko tę belkę poprzeczną, czyli patibulum. Tak. Rzeczywiście tak, no, on by nie uniósł całego krzyża. Proszę zwrócić uwagę, że sama ta belka poprzeczna patibulum to określa się, bo to były de facto belki stropowe, normalnie używane w ówczesnej architekturze, przeważnie 20 na 20 centymetrów, 25 na 20 centymetrów. Czyli one grube. Były bardzo ciężkie, grube bardzo. No i takie samo patibulum to między 45 a 50 kg. Gdyby cały krzyż miał być niesiony, a krzyż byłby, to znaczy trzeba by to przemnożyć w zasadzie razy 3, no to mielibyśmy około 150 kg. Tego się nie da unieść. Te 45 kg do 50 już było dostatecznie, szczególnie po biczowaniu. On oczywiście nie mógł najwyraźniej tego donieść, to jest ten fragment, że Szymon z Cyreny mu pomaga nieść, czy podtrzymuje go, dlatego że oczywiście ta belka opierała się na plecach i na szyi. I po prostu było niemożliwe. W dodatku to Rzymianie niestety byli także praktyczni, jeśli chodzi o zabijanie, czyli wykonywanie wszelkiego rodzaju kary śmierci. Oczywiście to nie jedyny Chrystus był tam krzyżowany, w związku z tym słup pionowy, który rzeczywiście pierwotnie służył, bo na pionowym słupie pierwotnie krzyżowano, tak zwany Stauros, on stał na miejscu, on musiał być dobrze zamocowany, dlatego że trzeba czyli to było... były takie krzyże na stałe? To były, czyli te pionowe słupy były na stałe w miejscach kaźni, dlatego że później zdejmowano ciała i przynoszono do następnego, przychodził skazańca. Następny. Tak. Natomiast ten skazaniec musiał nieść tą belkę poprzeczną, do której najczęściej był przywiązany i generalnie przywiązywało się do krzyży ze względów czysto ekonomicznych, dlatego że gwoździe wykonane z żelaza były drogie. One były oczywiście do odzyskania później po takiej karze śmierci, ale rzecz jasna taniej było przywiązać. Chodziło tylko o skuteczność samej metody wieszania. Mhm. Rozumiem tak, że skazaniec dochodzi z tą belką do miejsca kaźni. Do miejsca, kaźni. Gdzie stoi słup pionowy. Tam tak. Albo jego ręce już są przywiązane, tak. Albo mu przywiązuje się te ręce. Albo się go kładzie i wbija gwoździe. No właśnie, ale to też jest taka pomyłka ikonograficzna, bo zwykle widzimy Chrystusa z przebitymi dłońmi, tak. A w rzeczywistości te gwoździe przebijały nadgarstki. Przebijały nadgarstki, tak samo zresztą jeśli chodzi o nogi. Dlatego, że nie utrzymałyby dłoni
dłonie ciężaru ciała. Nie utrzymałyby dłonie ciężaru ciała, poza tym to było skuteczniejsze, bo przyspieszało trochę śmierć. Dlatego wtedy najczęściej przebijano dwa elementy, nerwy i przebijano żyły, co powodowało szybkie wykrwawienie. Tak. Bo krzyżowanie to była straszna śmierć, ale nawet dla samych Rzymian oni tego nie przeciągali, jeśli nie musieli. W naszym przypadku... To była śmierć przez uduszenie. To była śmierć przez uduszenie, ale w przypadku Chrystusa to był jeszcze większy problem, dlatego że wedle chronologii rzymskiej on zmarł o 3 godzinie po południu naszego czasu, a o godzinie 6 naszego czasu zaczynał się szabat, a ciała trzeba było ze względu na obrządek żydowski zdjąć z krzyża. Tak więc tutaj oni się śpieszyli i chcieli przyspieszyć tę śmierć Chrystusa. Natomiast sama śmierć na krzyżu rzeczywiście była śmiercią przez uduszenie. Chodziło po prostu o to, że rozciągnięte bardzo mocno ciało nagle ulegało paraliżowi, w tym przede wszystkim mięśnie poruszające płuca. Człowiek się po prostu dusił, ponieważ skazańcy chcieli odzyskać oddech. W związku z tym czasem było tak, że postanawiali się unieść na nogach, albo też, że były rzeczywiście specjalne podpórki w krzyżu prawosławnym, to jest ta poprzeczna linia, gdzie on po prostu na chwilę mógł unieść się po to, żeby zaczerpnąć powietrza. I stąd jest później ten fragment w Ewangelii, który mówi, że przyszli żołnierze sprawdzić, czy oni żyją, no bo oznak życia nie było, ale to nie oznacza, że nie byli na przykład nieprzytomni. I połamali nogi pierwszemu i drugiemu, mówimy o tych dwóch łotrach, a właśnie połamano nogi po to, żeby oni nie mogli się podciągnąć już, podnieść. Ale już Chrystusowi nie trzeba było łamać nóg, bo zmarł. Żeby to sprawdzić, przebili mu wątrobę. No jak ewangelista pisze, wypłynęła krew i woda, co znaczyło, że już nastąpiła śmierć. Krzyże były też zwykle w kształcie litery T. Tau, prawda? Nie tak, tak jak my to widzimy, no bo to jest tabelka na większości poprzeczna obrazów i w kościołach. W przypadku Chrystusa mogła być sytuacja, gdzie wystaje ta górna część, stąd to wizualnie patrząc na tą faz, oczywiście widzimy kształt litery takiej T, ale jeszcze z takim przyrostkiem na górze, dlatego że dochodziło o to, że on był skazany za najcięższe przewinienia, a to oznacza, że musiał być gdzieś umieszczony ten właśnie titulus, który opisuje, za co on został skazany. I ta tabliczka umieszczenie tam była titulusa poniżej stóp powodowałoby, że ona byłaby natychmiast nieczytelna z naturalnych powodów. I nikt by tak blisko nie podchodził pod skazanego. Natomiast krzyże były niewysokie, więc jeśli ta tabliczka wisiała na górnej części tego słupa na wysokości gdzieś 2,5 metra, ona była widoczna i zarazem czysta. Także tu jest to uzasadnione. Gdyby Chrystusa skazano za jakąś inną rzecz, gdzie ta kara nie musiałaby być wypisana, to wtedy najpewniej byłaby to w kształcie litery T. I te krzyże wcale nie były takie wysokie. Nie, no bo to była rzecz praktyczna. Powiedziałem już, że Rzymianie byli bardzo praktyczni nawet w zabijaniu. Oni nie chcieli sobie zadawać dużo pracy. No trzeba pamiętać, że populacja ówczesna, na ile to wiemy w tej chwili z badań, ona nie była wysoka. To byli ludzie mniej więcej około 1,70 m. To znaczy, że krzyż razem jako konstrukcja, więc mniej więcej mógł mieć wysokość 2,5 metra. Bo przecież tu nie chodziło o to, że on musiał wisieć bardzo wysoko. Chodziło o to, żeby nie mógł oprzeć nóg o ziemię, czyli że nogi musiały być 20-30 centymetrów ponad powierzchnię. Jeśli do tego dodamy 1,70 m, mamy 2 metry. Jeśli dodamy do tego jeszcze tam różnicę wysokości i to, że trzeba było przybić titulus, który przeważnie miał jedną stopę szerokości, czyli 30 centymetrów, mniej więcej te krzyże były 2,5 metra wysokie. W dodatku one ułatwiały bardzo zdejmowanie ciała, bo przecież ciało musiało być prędzej czy później zdjęte. No i oczywiście wspinanie się na krzyż, niestabilna cała konstrukcja, uniemożliwiałaby to, a w tym wypadku po prostu, zależnie od tego, jak wyglądała sytuacja, zwalniano belkę górną, no i automatycznie ciało padało. Mhm. Wyjmowano gwoździe, używano po raz kolejny. Jeszcze takim elementem, fragmentem kaźni Chrystusa jest podanie mu gąbki nasączonej octem. To chyba wynika z pewnego niezrozumienia realiów tamtych po czasów. Po pierwsze niezrozumienia realiów, po wtóre cały czas jest problem z tłumaczeniem. Jak tych tłumaczeń Ewangelii no jest trochę, no są te wersje kanoniczne. Proszę nie zapominać, że te Ewangelie pewnie w oryginale, jak sądzimy, były napisane po aramejsku, następnie tłumaczone na język grecki. Tłumaczenie niektórych słów z języka greckiego z kolei na przykład na język polski, powoduje pewne komplikacje znaczeniowe. To znaczy, żeby oddać pełne znaczenie słowa, trzeba by tam dopisać ileś jeszcze dodatkowych słów, a chodzi o to, żeby nie tracić wątku narracyjnego. I rzeczywiście jest to przetłumaczone tak, że podaje mu się na gąbce, czyli moczonej, podaje mu się ocet. Ale tak naprawdę tu chodziło o
w zasadzie miłosierne potraktowanie Chrystusa, ponieważ ocet octowi nierówny. My jesteśmy przyzwyczajeni do octu spirytusowego, który no, podanie czegoś takiemu skazanemu to dodatkowa kaźń. A tu chodzi o coś całkiem innego, mianowicie popularny napój, który był wśród biedoty, bo nie wszystkich było stać na wino. I takim popularnym napojem była tak zwana sapa wykonana z octu winnego, z domieszką miodu, z domieszką wody, z domieszką kolendry. Całkiem smaczny napój, on mógł być podawany na ciepło i na zimno. W tym wypadku chodzi o to, żeby mu trochę ulżyć. W dodatku pewnie tam dodano mirrę, która dodatkowo powodowała, ona ma działanie antybólowe, powodowała to, że on mógł tak nie cierpieć. Znieczulające. Tak. Czyli tu raczej chodziło o to, żeby mu pomóc, a to nie była absolutnie dodatkowa kaźń w jakikolwiek sposób mająca jeszcze dodatkowo go umęczyć. Panie profesorze, kiedy zaprzestano stosowania tej okrutnej kary? Dopiero w IV wieku Konstantyn, znaczy jako taką datę wyjściową podaje się rok 337, co jest o tyle interesujące, że Helena, czyli matka Konstantyna Wielkiego, no, musiała znaleźć krzyż w 326 przed śmiercią, czyli jeszcze prawie 10 lat, mimo tego, że jak twierdzą źródła tam późnoantyczne, ona odkryła krzyż i krzyżowanie było uznawane za w zasadzie za coś, na co już skazańcy nie zasługiwali, dlatego że ono było uświęcone poprzez śmierć Chrystusa. A mimo to na niektórych obszarach cesarstwa jeszcze prawie 10 lat było stosowane krzyżowanie. Później już przestano krzyżować. Profesor Piotr Dyczek, Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej. Bardzo panie profesorze dziękuję za dzisiejsze spotkanie i rozmowę. Dziękuję pani i państwu. Była to audycja Eureka.